Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku A to ciekawe. Dziś przygotowałam dla Was kilka miejsc, które warto zobaczyć na Dolnym Śląsku. Zaczynamy! Kościół Pokoju. Kościół znajdujący się w Świdnicy koniecznie trzeba zobaczyć ze względu na jego wielkość i wystrój. W pobliżu znajduje się bardzo klimatyczny cmentarz, jednak został on zaniedbany. Urzekające są również rzeźby, które wyglądem przypominają, jakby były wyryte w kamienie, jednak tak naprawdę są z drewna. Szczeliniec Wielki. Jeśli lubicie piesze wycieczki, ale jednak nie lubicie wspinać się po kilkukilometrowych trasach, Szczeliniec Wielki jest właśnie dla Ciebie. Zapewnia Ci spokojne przejście przez góry 30-minutowym szlakiem. Dla samych tych widoków ja na pewno zwiedzę to miejsce tym bardziej, że na szczycie czeka bar z jedzeniem i piciem. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć zdjęcia z naszej wyprawy, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Turystyczna kopalnia węgla kamiennego. Jeśli lubicie wycieczki z przewodnikiem, to miejsce jest właśnie dla Was. W tej kopalni nie znajdziecie typowego muzeum, w którym pooglądacie w ciemności skały i nauczycie się, jak rozróżnić węgiel od węgla. Nie, w tym miejscu czeka na Was naprawdę dużo ciekawych atrakcji. Dowiedziałam się, że warto iść tam większą grupą, ale nie zdradzę Wam dlaczego. Musicie przekonać się sami. Plusem zwiedzania tego miejsca jest też bardzo dobra organizacja przewodników. Przedstawiają oni wszystko tak ciekawie, że z łatwością można sobie wyobrazić, jak to kiedyś naprawdę wyglądało. Jeśli tak jak ja nie lubicie zwiedzać muzeów, to na pewno przypadnie Wam do gustu. Chybotka. Przy okazji spaceru po Karkonoszach warto podejść i zobaczyć chybotkę, czyli duży głaz, którym można sobie pokiwać. Projekt Rize. Jeśli lubicie tematykę II wojny światowej, koniecznie musicie zwiedzić podziemne miasto Projekt Rize. Potęga i rozmiar tego miejsca są niesamowite. To pełne zadumy miejsce pokazane jest w różny sposób w zależności od przewodnika. Pamiętajcie jednak, że wydarzyła się tam wielka tragedia dla ludzi, którzy tam zginęli i tak naprawdę nie wiadomo do końca, czemu to miejsce miało służyć. Pamiętajcie, jeśli chcecie zwiedzać podziemne miasto, zabierzcie ze sobą jakąś cienką czapkę pod kask, weźcie ze sobą latarkę, no i ubierzcie się dość ciepło, nawet latem. Kopalnia uranu w Kletnie. Prace wydobywcze w okolicach Kletna prowadzone były już w XIV wieku. Pozyskiwano tu rudy żelaza i miedzi. W połowie XX wieku radzieccy geolodzy stwierdzili tu podwyższone promieniowanie gamma i wówczas rozpoczęto w Kletnie eksploatację rud uranu na potrzeby nowej broni. Nie martwcie się, sztolnia udostępniona do zwiedzania jest przebadana pod kątem promieniowania gamma, a zobaczy w niej można ciekawe okazy minerałów. Temperatura w sztolni zawsze jest stabilna i wynosi 7 stopni. Warto jest zwiedzać ją zimą, ponieważ dojazd do niej samochodem jest utrudniony i wtedy dodatkową atrakcją jest przejażdżka saniami. Laboratorium Frankensteina. W Ząbkowicach Śląskich, miasteczku, które przed 1945 rokiem nosiło nazwę Frankenstein, znajduje się mrożące krew w żyłach laboratorium. Jeśli lubicie oglądać dziwne potwory, ludzkie szczątki i martwe zwierzęta zakonserwowane w formalinie, to straszne miejsce jest właśnie dla Was. Miejsce jest oryginalne i naprawdę dobrze zaaranżowane. Starościńskie skały. W Rudawskim Parku Krajobrazowym niedaleko Kamiennej Góry spotkacie grupę skał granitowych. Jeśli masz dobrą wyobraźnię, ujrzysz tam skalne miasteczko pełne półek, szczelin, filarów i iglic. Czocha z zaporą. Jeśli oglądałeś Wiedźmina, Twierdzę Szyfrów lub Gdzie jest generał, koniecznie musisz zobaczyć to miejsce, bo właśnie tu kręcono niektóre sceny. Zamek Czocha ma bajkowy wygląd, mnóstwo legend o duchach i skarbach oraz wielki sejf z sensacyjną historią. Dawni właściciele Czochy urozmaicili wnętrza sekretnymi przejściami i tylko wtajemniczeni wiedzą, którą część ściany trzeba pchnąć, żeby przejść do kolejnego pomieszczenia albo na następne piętro. Tak więc jeśli lubicie tajemnice, to wiecie, gdzie się udać. I na koniec standardowo żarcik. Siedzą dwaj kolesie przy piwie, po trzeciej kolejce jeden zauważa. Coś stary, masz nietęgą minę. Aż w mordę, wczoraj wieczorem wróciłem do chaty, a koszula cała w szmince. I co, żona ci pewnie żyć nie daje? A żebyś wiedział, marudzi wciąż, kup mi tę szminkę, no kup! I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek A to ciekawe. Dajcie znać, o jakim województwie chcielibyście usłyszeć w kolejnym materiale. Jeśli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia w piątek. Cześć!